Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Jako reprezentant wnioskodawców mam przyjemność przedstawić państwu poselski projekt ustawy o broni i amunicji, druk numer 1692, wraz z autopoprawkami uwzględniającymi uwagi BAS-u, który to projekt jest efektem prac szerokiego grona organizacji społecznych związanych ze strzelectwem, strzelectwem sportowym oraz takich organizacji, które zrzeszają miłośników i kolekcjonerów broni. Ustawa ta określa zasady posiadania na terytorium Rzeczypospolitej broni i amunicji oraz jej nabywania, zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przewozu i wywozu za granicę, a także prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic. Proponowana ustawa o broni i amunicji ma zastąpić ustawę z dnia 21 maja 1990 roku o broni i amunicji. Zmiana ta jest podyktowana przede wszystkim koniecznością uzyskania pełnej harmonizacji Polskiego Ładu Prawnego dotyczącego kontroli nabywania i posiadania broni palnej wraz z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Tutaj tak chociażby ze znowelizowaną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008/51 z dnia 21 maja 2008 zmieniającą wcześniejszą dyrektywę, jak i tą najnowszą nowelizacją dyrektywy unijnej, której nasza ustawa absolutnie w tym wymiarze, w jakim ona obowiązuje, nie spełnia i praktycznie nie nadaje się do takiej poprawy legislacyjnej, która mogłaby te elementy wypełnić. Zgodnie z Konstytucją Polska jest demokratycznym państwem prawa, co oznacza mniej więcej tyle, że legalizm działania organów i funkcjonariuszy publicznych powinien być jednym z filarów państwowości. Tymczasem ciągle istnieją jeszcze, mimo różnych zmian i dobrych kierunków zmian, istnieją jeszcze obszary, w których funkcjonuje znana niestety z poprzedniego ustroju arbitralna uznaniowość przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. I takim obszarem właśnie jest chociażby obowiązujące regulacje prawne dotyczące dostępu do broni. I to wiele osób w Polsce odczuwa. Otóż obecna ustawa o broni i amunicji, jakkolwiek przyjęta w 1999 roku, kontynuuje niestety tą myśl troszeczkę byłego systemu w podejściu do broni, zasadzającą się w istocie na traktowaniu dostępu do broni jako pewnego atrybutu władzy, jej osób, jej przychylnych i odmawianiu tego dostępu osobom wypełniającym w zasadzie formalnie zapisy ustawy, a będącym zwykłymi obywatelami. Przy czym tutaj trzeba przyznać, że przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wymusiły pewne modyfikacje i w pewnym, acz niewystarczającym stopniu europeizujące to ten polski stan prawny. Ta sytuacja specjalnego traktowania legalnego posiadania broni palnej przez obywateli w pewnym stopniu jest pokłosiem tego, że no, w niektórych kręgach policji również funkcjonuje ciągle sposób myślenia właściwy dla poprzedniego systemu, w którym to policja jakby ma reprezentować to zbrojne ramię, czy ramię państwa i nie do końca wypełniać ten obowiązek, który zasadza się na niesieniu pomocy obywatelom, a raczej gdzieś się stawia troszeczkę w kontrze do tych obywateli. I choć większość kadr uległa już wymianie z naturalnych względów, to jednak często mamy do czynienia w niektórych elementach z takim, a nie innym myśleniem. Zmiana ustawy o broni i amunicji jest też częścią procesu odbudowy silnego, suwerennego państwa polskiego. Już utracona w 1939 roku niepodległość Polski zostanie właściwie wówczas odzyskana, gdy polska władza państwowa zwróci również Polakom prawo do tego, aby mieli prawo do posiadania broni, które zostało im odebrane nomen omen przez okupantów niemieckich i rosyjskich. Czesi, Litwini, Słowacy, Węgrzy i inne narody, które wyszły tak naprawdę z tego samego kotła postsowieckiego, od dawna mogą mieć już broń na normalnych europejskich zasadach, no Polacy wciąż nie mogą i mamy ciągle o rząd mniejszą liczbę pozwoleń na broń na 1000 mieszkańców niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W Polsce to jest około 3, średnia Unii Europejskiej około 30. To jest pokazuje tak naprawdę skalę tej różnicy. To ogranicza zdolności obronne naszego kraju, blokuje rozwój polskiego przemysłu. Właściwie mamy dzisiaj tylko dwie fabryki amunicji strzeleckiej i tylko dwie fabryki broni strzeleckiej, wszystkie o bardzo skromnych zdolnościach wytwórczych. Dla porównania podam, Czesi praktycznie dominują na tym rynku tutaj, jeśli chodzi o kraje naszej Europy Środkowej i zdominowali rynek i broni, i rynek amunicji. Poziom przestępczości zaś w Polsce jest mniej więcej równy tak naprawdę średniej w krajach Unii Europejskiej, czyli rozbrojenie tak naprawdę nie podnosi w żaden sposób poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju.
W tym kontekście bardzo istotną kwestią jest postawienie w gospodarce kraju dużego segmentu rynku, przynoszącego corocznie znaczne dochody dla budżetu państwa i o tym mówią akcjonariusze, mówią prezesi firm zajmujących się uzbrojeniem w Polsce. Poza siecią sprzedaży broni, akcesoriów do tej broni, ten segment gospodarki stanowią także strzelnice z kadrą instruktorską, placówki szkoleniowe, warsztaty rusznikarskie, prywatne placówki muzealne oraz najważniejsze kluby zrzeszające ludzi o różnych zainteresowaniach, co sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo w dobie armii zawodowej, w tej chwili również obrony terytorialnej kraju, nie do przecenienia jest również taka sytuacja, w której osoby indywidualnie chcą się doskonalić, chcą się szkolić w sporcie strzeleckim, w możliwości używania broni. Ci, którzy chcą się tego nauczyć za własne pieniądze i przy pomocy własnej broni, są bardzo cenni dla każdego kraju i w godzinie zagrożenia będą wręcz na wagę złota. Polska ma w tej chwili unikalny w swojej historii okres spokoju na granicach, gdy nikt z sąsiadów de facto nie zagraża jej w sposób istotny, jej państwowości, czy nie wysuwa istotnych roszczeń, ale taki stan nie zawsze może trwać wiecznie i dzisiaj również powinniśmy mieć tą świadomość. Pamiętajmy, że zawsze dążono, w momencie, w którym chciano Polskę w jakikolwiek sposób podbić, zniewolić czy uzależnić, dążono do tego, żeby Polaków rozbroić. My dzisiaj kontynuujemy taką niestety smutną PRL-owską tradycję Polski rozbrojonej. Dostęp do broni jest w Polsce wciąż traktowany jako atrybut pewnego przywileju, pewnej nagrody, troszeczkę może nawet atrybut władzy, strzeżonej jako strzeżony przywilej władzy, przynależny przede wszystkim osobom związanym z pewnymi strukturami, jakby usytuowanymi wyżej w hierarchii społecznej. Pozostali obywatele mogą tylko do tego przywileju tylko i wyłącznie aspirować za pośrednictwem organizacji mającej pewien charakter monopolistyczny, ale też bardzo specyficzny, jeśli chodzi o formację, czyli czy to Polskiego Związku Strzeleckiego, czy Polskiego Związku Łowieckiego. No, naprawdę nie trzeba dzisiaj być myśliwym, żeby mieć chęć posiadania broni, uczyć się strzelać, czy też używać broni na strzelnicy. To są dwie różne rzeczy, więc również powinniśmy tutaj na to zwrócić uwagę. Najważniejsze, ale istotą jest to, co ta ustawa wprowadza i czego dotyczy, a dotyczy bardzo, bardzo wielu istotnych kwestii, również mimo, że nie jest ona zaznaczona jako ustawa, która jest związana z regulacją prawa unijnego, to ona mimo wszystko dotyczy prawa unijnego i jej niewprowadzenie, czy w ogóle brak zmiany w kwestii ustawy o broni i amunicji, będzie skutkował również pewnymi konsekwencjami na tej kanwie. Najważniejsze z proponowanych zmian w stosunku do obecnych przepisów, które ta ustawa niesie, bo o tej ustawie bardzo wiele się mówi. Wszyscy o niej mówią, a nikt jej prawie nie czytał w Polsce. Ja czytam gazety, słucham dziennikarzy i tak naprawdę nie wiem, o której ustawie oni piszą i mówią, bo na pewno nie o tej, którą myśmy tutaj złożyli i przedstawili. Więc tak naprawdę warto sobie te kilka kwestii przypomnieć. Po pierwsze, jest to zmiana koncepcji pozwoleń na broń wydawanych do deklarowanego celu użycia i ta zmiana następuje na pozwolenie umożliwiające posiadanie określonego zbioru broni wyróżnionego pod względem technicznym. Podobnie jak w przypadku praw jazdy wydawanych wszakże na przykład na samochody osobowe do 3,5 tony masy całkowitej, a nie do celu wyjazdu na urlop na przykład, albo do celu dojazdu do pracy. Taka stratyfikacja jest zgodna z dyrektywą europejską i praktyką obowiązującą w większości krajów Unii Europejskiej. Po drugie, rzeczywiste odejście od uznaniowości przy wydawaniu pozwoleń na broń. Ustawa jasno określa ścisłe przesłanki pozytywne, których spełnienie ma skutkować wydaniem pozwolenia na broń oraz ścisłe przesłanki negatywne, które uniemożliwiają otrzymanie pozwolenia. Organ wydający pozwolenia ma po prostu zastosować odpowiednie przepisy, podobnie jak dzieje się to w przypadku chociażby wspomnianego wydawania prawa jazdy, licencji lotniczych czy tym podobnych. Dotychczasowa arbitralna uznaniowość przy wydawaniu pozwoleń na broń skutkowała nie tylko utrudnieniem dostępu do broni dla przeciętnych obywateli, ale także nieakceptowalnymi przypadkami wydawania legalnych pozwoleń na broń zawodowym przestępcom będącym na przykład różnymi konfidentami policyjnymi. Z tym też mieliśmy do czynienia i każdy, kto kiedykolwiek występował o broń, również wie, jaka to jest droga przez mękę i w jaki sposób na końcu, spełniając wymogi nawet aktualnej ustawy, można tej broni nie otrzymać, bo na końcu siedzący pan powie, pan mnie nie przekonał.
Po trzecie, wprowadzenie skutecznego systemu monitoringu stanu zdrowia posiadacza broni, przede wszystkim jego zdrowia psychicznego, skutkującego natychmiastowym cofnięciem pozwolenia w przypadku zapadnięcia na chorobę wykluczającą możliwość posiadania broni. Proponowany projekt ustawy precyzyjnie określa to schorzenie, jednocześnie likwidując obecnie występujące zapisy dyskryminujące osoby z niepełnosprawnością chociażby narządu ruchu lub słuchu, co naszym zdaniem nie ma żadnego związku z ograniczeniem prawa do posiadania broni. Obecnie obowiązujący system badań lekarskich wydaje się mieć na celu głównie utrudnienie dostępu do pozwolenia na broń, a nie rzeczywiste zabezpieczenie systemowe. W naszym projekcie tak naprawdę w każdym momencie, każdego dnia, kiedy lekarz rodzinny będzie w stanie stwierdzić, że dana osoba nabyła daną chorobę, nabyła pewne elementy chorobowe, które uniemożliwiają zgodnie z ustawą posiadanie jej broni, ma obowiązek to zgłosić i ma tak naprawdę obowiązek i następuje jakby reakcja na to, że ta broń zostaje odebrana. Po czwarte, wprowadzenie obiektywnych zasad sprawdzania kompetencji osoby aspirującej do posiadania broni, tam gdzie jest to uzasadnione, czyli przede wszystkim w odniesieniu do noszenia broni w ukryciu w miejscach publicznych. Dzisiaj tego nie ma. Nie ma takiego kontrolowania w jakimś określonych czasokresach. Jest to wydawane raz i już później nie sprawdzane. Temu służyć ma specjalny egzamin kompetencyjny, okresowo powtarzany, sprawdzający zdobycie elementarnych umiejętności strzeleckich w zakresie użycia broni w stresie. W ten sposób każda osoba chcąca uzyskać prawo do noszenia broni, do samoobrony, musiałaby udowodnić pewien poziom umiejętności, ale nie musiałaby udowadniać ponadprzeciętnego zagrożenia jak obecnie. Szanowni Państwo, broń jest pewnym elementem odstraszającym, jest pewnym elementem zapobiegającym. Więc tak naprawdę to nie może być tak, że najpierw muszę zostać napadnięty, żeby udowodnić, że broń jest mi potrzebna. Ta broń z zasady jest elementem tej obrony już pasywnej, czyli pokazującej, że nie będę napadnięty, ponieważ być może ją mam. Przestępca się z tym również liczy. Należy zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy ogólne nie zakładają sprawdzania kompetencji tego rodzaju, bo obecnie prawo do noszenia broni jest przywilejem nadawanym na podstawie uznaniowo ocenianych imponderabiliów. Po piąte, wprowadzenie skutecznych mechanizmów śledzenia historii broni w postaci jednolitego, elektronicznego systemu ewidencjonowania pozwoleń na broń, egzemplarzy broni i wszystkich transakcji kupna, sprzedaży, co ważne, jednolitego w skali całego kraju. Obecnie jeden oddzielny system ewidencji jest używany przez policję, a drugi oddzielny, w zasadzie kompletnie niekompatybilny z tym policyjnym, przez żandarmerię wojskową. To jest rozwiązanie, które jest idące daleko do przodu, ponieważ tak naprawdę takich rejestrów pełni funkcjonujących i sprawnych nie mają jeszcze państwa europejskie. Mają pewne częściowe rozwiązania, chociażby Niemcy, ale są również na etapie dopiero do dopracowywania tych elementów. I tu moglibyśmy być znowu liderem tak naprawdę w tej materii. Po szóste, zmiana organu wydającego pozwolenie na broń. Proponujemy, aby wzorem II Rzeczypospolitej pozwolenie wydawał starosta lub odpowiednio prezydent miasta. Obecnie pozwolenia wydają komendanci wojewódzcy policji, podlegający służbowo komendantowi głównemu policji, który jest organem wymienionym w ustawie, ale poprzez zależność, podległość służbową, rości sobie prawo kształtowania polityki wydawania pozwoleń na broń. W rzeczywistości zasady tam formułuje kilkuosobowy zespół osób zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji. Co gorsza, potrafią zmieniać się one o 180 stopni na skutek chwilowych emocji czy niezmienionej literze prawa. Inne zasady obowiązują w Żandarmerii Wojskowej, będącej organem wydającym pozwolenie na broń żołnierzom zawodowym, co wprowadza dodatkowo stan niespójności stosowania prawa. A to jest temat rzeka, o którym moglibyśmy mówić, w jaki sposób funkcjonuje to w tej chwili w policji. I absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby policja przestała być sędzią we własnej sprawie. Jaki będzie to poziom organu administracyjnego? Możemy dyskutować na komisji. Natomiast absolutnie nie powinny być to organy policyjne, bo ten system się po prostu nie sprawdził i nie ma sensu dalej bronić w coś, co nie funkcjonuje lub funkcjonuje bardzo słabo, a odczuwają to bardzo często ludzie na własnej skórze, jak chociażby ostatnio w przypadku używania broni z kulkami gumowymi, gdzie tak naprawdę nabywali je w dobrej wierze w sklepach licencjonowanych, a potem pojawiała się policja i były kłopoty prawne. Po siódme, precyzyjne zdefiniowanie używanych w ustawie pojęć merytorycznych związanych z bronią i amunicją po to, aby raz na zawsze wyeliminować interpretacyjne wątpliwości będące immanentną cechą obecnie obowiązujących przepisów. Aktualna ustawa o broni i amunicji zatraciła po licznych nowelizacjach wewnętrzną spójność i przez to nie spełnia już funkcji skutecznego regulatora wrażliwego ze względów bezpieczeństwa fragmentu rzeczywistości. Jako ilustracja owej niespójności niech posłuży chociażby przykład
pierwszy z brzegu, właściwie przykład, odnoszący się do broni służącej do wykonywania polowań, artykuł 4 obecnej ustawy wspomina o broni myśliwskiej, artykuł 10 już o broni do celów łowieckich, przy czym wzajemna zależność tych terminów nie została w żaden sposób określona, źródłem tego dualizmu jest bowiem jedna z mało starannie przeprowadzonych nowelizacji ustawy. I z tym też mamy problem. Ta ustawa wprowadza jasny słowniczek, jasno zdefiniowanych pojęć. Kończymy wreszcie z tą interpretacją, z którą wszyscy się niestety musieliśmy borykać. Po ósme, implementowanie do polskiego porządku prawnego zmian wprowadzonych przez nowelizację dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady Europy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni z dnia 17 maja 2017 roku, a więc tej najnowszej zmiany. Dyrektywa ta wprowadziła istotne zmiany w zakresie regulacji zasad dostępu do niektórych kategorii broni. Przede wszystkim dotyczy to niektórych typów broni włączonych do rozszerzonej kategorii A, a także objęcie dyrektywą muzeów oraz kolekcjonerów prywatnych. Do tej pory zarówno muzea, jak i kolekcjonerzy nie byli objęci zakresem zainteresowania dyrektywy. Zmianie uległ zakres poszczególnych kategorii A, B oraz C, zaś kategorię D zlikwidowano, przenosząc znajdującą się w niej broń do kategorii C. Wprowadzono obowiązek cyklicznego w odstępach nieprzekraczających 5 lat monitoringu stanu wypełniania przez posiadacza pozwolenia na broń przesłanek warunkujących jego wydanie, w szczególności stanu zdrowia, przy czym dopuszczalne jest alternatywne wprowadzenie monitoringu ustawicznego. Zmieniono także kilka definicji oraz zasady przewozu broni na podstawie europejskiej karty broni palnej oraz granice wewnątrzunijne. Zmiany te spowodowały, że obowiązujące w Polsce przepisy, tak jak już wspominałem, straciły w znacznej mierze walor zgodności z dyrektywą unijną. Proponowany projekt ustawy o broni i amunicji implementuje wszystkie te zmiany, przy czym niejednokrotnie wprowadzane regulacje są nieco ostrzejsze od minimalnie wymaganych przez tą dyrektywę, na przykład broń należąca do kategorii C, czyli wymagającą tylko rejestracji, w projekcie ustawy można będzie posiadać na podstawie pozwolenia pod nazwą Obywatelska Karta Broni. Także idziemy trochę dalej. W miejsce 5-letnich okresów weryfikacyjnych projekt ustawy proponuje system monitoringu ustawicznego skutkującego automatycznym cofnięciem pozwolenia na broń w przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek negatywnych, czyli skazania za określone przestępstwo lub zdiagnozowania określonego stanu chorobowego. O tym wspominałem wcześniej. Projekt wprowadza pozwolenia dla muzeów. Kolekcjonerzy są w Polsce już od dawna objęci reżimem pozwoleń na broń. Oraz określa zgodne z nowelizowaną dyrektywą zasady przewozu broni przez granice krajów Unii Europejskiej na podstawie europejskiej karty broni. Projekt wprowadza także zgodne z unijnymi definicjami zgodne z unijnymi dyrektywami definicje pojęć użytych w ustawie, w tym na przykład broni alarmowej, obecnie tożsamej z bronią gazową, co jest absolutnie niezgodne z nomenklaturą fachową. Wcześniej przepisy rozróżniały je, nie definiując jednakże wystarczająco jednoznacznie, co było powodem problemów interpretacyjnych. Projekt ustawy wprowadza także stratyfikację kategorii broni dokładnie zgodną z nową dyrektywą. W tym skutecznie ujmuje bardzo trudne do implementacji zagadnienia magazynków wymiennych o dużej pojemności, odpowiednio dla broni krótkiej 20 nabojów, dla broni długiej 10 nabojów. I magazynki takie nie stanowią co prawda istotnej części broni, ani nie wymaga się pozwolenia na ich posiadanie, ale możliwość ich zakupu i używania została obecnie ograniczona przez dyrektywę wyłącznie do osób mających pozwolenie na broń kategorii A7. Reasumując, proponowany projekt ustawy broni i amunicji to nowoczesny akt prawny, przygotowany wedle najlepszych zasad prawodawczych oraz najwyższą starannością, tak merytoryczną, jak i legislacyjną, a także zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami regulującymi dostęp do broni. Został opracowany w duchu licencjonowania legalistycznego w miejsce obecnego stosowanego w przepisach obowiązującej ustawy licencjonowania oportunistycznego. Projekt ten jest przełomowy także w tym względzie, że radykalnie zrywa z dziedzictwem poprzedniej epoki. Obecna ustawa jest de facto napisana na podstawie komunistycznej ustawy z 1961 roku. To jest anachronizm. I powiela również jej model koncepcyjny, który z jednej strony maksymalnie utrudniał możliwość uzyskania pozwolenia na broń osobie bez koneksji, z drugiej strony bardzo liberalnie traktował osoby należące do grupy osób uprzywilejowanych. Owo zerwanie zburzy obecny układ grup interesów i koterii uwłaszczonych na tej procedurze rozdzielania przywileju do broni, prowadząc do likwidacji związanych z tym patologii. Zasady dostępu do broni będą jednakowe dla wszystkich obywateli, obiektywne i racjonalne. Jednocześnie przewidziane w projekcie ustawy mechanizmy regulacyjne, w tym zautomatyzowane procedury cofania pozwoleń
w sytuacji zaistnienia przesłanek wykluczających możliwość posiadania broni zapewniają podwyższenie stopnia bezpieczeństwa publicznego w tym zakresie, choć liczba posiadaczy broni zapewne wzrośnie po wprowadzeniu tego projektu ustawy w życie, chociażby dlatego, że po prostu wreszcie nikt nie będzie dyskryminowany, czyli ten, kto spełnia warunki ustawowe, dostanie to pozwolenie. Dzisiaj nie mamy z tym do czynienia i tu jest podstawowy problem. Jeśli osiągniemy dzięki tej ustawie, dzięki tak naprawdę temu, że będziemy przestrzegali zapisów ustawy, średni poziom europejski, jeśli chodzi o posiadanie broni przez obywateli, to i tak będzie bardzo duży sukces. Myślę, że to jest taka górna granica tego, na co możemy w ramach tej ustawy liczyć. Szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie, bardzo proszę o to, żeby skierować ten projekt do dalszych prac w komisji. Myślę, że możemy się nie zgadzać w szczegółach, możemy o tym rozmawiać, natomiast absolutnie nie powinniśmy w tej chwili decydować się na blokowanie projektu, który po pierwsze wypełnia wymogi, które za chwileczkę nakłada na nas Unia i za chwilę będziemy o te wymogi, o spełnienie tych wymogów proszeni, a po drugie projekt, który tak naprawdę wprowadza nowoczesną legislaturę w Polsce i nie jest to tak naprawdę, żeby było jasne, projekt, który rozdaje ludziom broń. To jest projekt, który porządkuje system prawny w Polsce i jasno określa zasady, kto i dlaczego i kiedy może tą broń otrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, żeby w dyskusji...